dans les actions qui valent pour des sanctions. Je vais avoir un 30 minutes. La première, je me demande de vous le faire très grand. Nie tylko dlatego, że tak mało miejsca poświęcono nawet projektu i nie wystąpienia, ale ta odpowiedź, która była taka, że policja zarzuci z pochodną pensjonę, to jest w ogóle, ja bym powiedział, taka klasyczna formuła, że polityka zarzuci z pensją policji. Ale to, co się dzieje teraz, ja tutaj wprowadzę pewną korektę, mianowicie, że polityka zagraniczna stała się instrumentem do realizowania polityki zewnętrznej. Znaczy ona nie jest pochodną, tylko jest instrumentem, że wykonujemy pewne działania na arenie międzynarodowej po to, żeby uzyskać efekty polityki zewnętrznej adresowane do własnej opinii publicznej, zwłaszcza do własnego elektoratu. Normalnie przyznanie rządu po wyborach odpowiedzialni politycy deklarują na ogół, że strategiczne cele pozostają niezmienne, znaczy, że państwo realizuje takie ponadpartyjne, ponadpodziałami cele. Po to, żeby je realizować, to byłoby te cele zdefiniować. One powinny być, ja bym powiedział, taką częścią myślenia całej klasy politycznej. To jest otwarty problem w czasie, ja nie chcę się w tej chwili wnikać. Natomiast chcę powiedzieć, że także te zjawiska występują takiego obniżenia rangi polityki zagranicznej wiąże się z faktem, że nastąpiło w skali szerszej niż Polska, nawet szerszej niż Europa, zacieranie się tego, co zewnętrzne i co wewnętrzne. I bardzo często to, co zewnętrzne postrzegane jest jako element polityki zagranicznej, a z kolei zewnętrzny element jako polityka, która jest realizowana wewnątrz kraju. Powiem, że to oczywiście wpływa na określenie swojego stanowiska nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych, również w Niemczech, we Francji. Na przykład sprawa uchodźców w Niemczech jest sprawą wewnętrzną, ale to jest bardzo ważny element dzisiaj niemieckiej polityki. Jeżeli chodzi o Rosję, to ja bym powiedział, że to jest chyba w największym stopniu występuje. To jest taka ucieczka w związku z tym, że nastąpiło załamanie w Rosji całego programu, znaczy nastąpiło załamanie programu modernizacyjnego, który był przez pewien czas zgłoszony, a nigdy nie realizowany, ale teraz następuje załamanie polityki wewnętrznej w sensie normalnego funkcjonowania państwa. Znaczy, że była pewna umowa społeczna, nigdy nie nazwana wprost, ale zaoferowana przez obecny reżim, że my zapewnimy wam wzrost dobrobytu, a w zamian za to, że nie będziecie się mieszać do polityki, to my zrobimy profesjonalistów i Rosja potrzebuje stabilności, mimo zagwarantowanej stabilności. Rzecz polega na tym, że tego dobrobytu nie tylko nie będzie, ale już dzisiaj ludzie odczuwają bardzo wątpliwie skutki polityki albo braku polityki wewnętrznej i w związku z tym ucieczka do przodu, znaczy ucieczka do zewnętrznych rozwiązań, które nadaje niezmiernie dużą wagę, ma odwrócić uwagę od tego. Znaczy kraj ma się konsolidować wokół przywódcy, wokół przywódcy, ponieważ oni jak gdyby ochroniają ludziom poczucie bezpieczeństwa. I zamykam ten wątek i teraz chciałem powiedzieć, że po tych uwagach ogólnych chciałem zasygnalizować, jakie są wyzwania, ryzyka i zagrożenia, a w drugiej części 2-3 minuty na temat zadań. Otóż nie bardzo często wszyscy w ramach tego określenia, że radykalnie zmienia się środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego. I to jest prawda. Ale zatem, gdyby tak usłyszeć dłużej, to trzeba byłoby sobie na czym polega ta zmiana środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. Po pierwsze, na zmniejszeniu się roli globalnych mocarstw. One nie chcą oddać tego pola swojej władzy w sposób taki, nazwijmy to, po dobremu, ale faktem jest, że zmniejsza się rola wszystkich mocarstw wielkich, jakkolwiek one są czasami globalnymi.
femme qui nous connaît, n'a pas gagné au gouvernement congressé. N'a pas son, n'a pas son, n'a pas son, n'a pas son. La femme qui nous connaît, qui se garde dans le cadre de nous, c'est-à-dire, je n'ai plus de femme. Alors, il va battre comme aussi, quand il y a un petit coup, puis la rouge, c'est pas le temps que vous écoutez en acte. La rouge, c'est pas le temps que vous écoutez en acte. Alors, c'est le temps que vous écoutez en acte. Alors, c'est le temps que vous écoutez en acte. Alors, c'est le temps que vous écoutez en acte. Alors, nous, c'est peut-être le mot du consommateur qui est fait, c'est que le problème de l'État, c'est que le gracieux à ce gros n'est pas qu'il syndrome, c'est que c'est une vague de rapport qui travaille sur le travail, grâce aux étourdions. C'est un facile, c'est pas une position impériale, non ? Il va de tout le bien, une psychologie stable et pas que radicale, comme bien que je dis, c'est l'histoire que je fais.
Проблемно вже прийде собі. Я не вважаю, що я не тільки енергетичний, вмішання субсидій і так далі. Братом до того, польські перспективи, фундаментальне питання змін, як це змінці роля польські, фундаментальні українські польськовості, подмітовості і суверенності. Не дай я всім себе відповідь на це питання, але все це буде вже. Коли може, як Польща формує свою політику, буде виконані бардій залежало місце Польщі в оцінці панців заходних в обуле, а в Станах Зв'язаних і в Унії Європейських Союзі, тільки в тим справі Польща є трактована як незвикле важний подмет політики світової. І це, звісно, для часу не є такі спеціальні істотне, як Польща окреслює своє становище вобіць Кореї Północної, стадії пролітарації броні ядрової, стадії Сирії, але в певній країні так, і стадії Росії. І з того пункту відео вважаю, що це є незвичайно істотне. Польща є формування такий зазвук, що польська політика зараз не є активна, але реактивна. І це повинні, що всі політики свята reaktywne, w tym sensie, że muszą reagować na nowe zdarzenia, które były przewidywane. Ale równocześnie wszystkie państwa odpowiedzialne, które mają pewne osobiste, dobre organizacje, mają pewną wypole, która nie jest przyczynowana, że te reaktywne działania są podporządkowane takiemu głównemu celowi, do którego państwo zmierza. I w tej sprawie wydaje mi się u nas ta kwestia jest wciąż przedmiotem jak powiem, poważnych przemyśleń. W tym sensie, że są tacy, którzy uważają, że należy włożyć siły na zamiary, ale wydaje mi się, że powinniśmy mierzyć wysoko, ale brać pod uwagę nasz potencjał i możliwości. I z tego punktu widzenia powinniśmy działać i przeciwdziałać w polskim interesie w sprawach, następującym takim kierunkom liczenia. O wielu z nich mówił Paweł Kowal, nie będę powtarzał, jedynie tylko zasugeruję, że całkowicie podzielam jego pogląd w sprawach tego, co dotyczy działania poprzez tę zdrową sytuację, jaką stanowi Unia Europejska. Większość na czas, tak stosunek do wielostronnych instytucji jest z reguły dosyć instrumentalny, negatywny. Ponieważ ludzie mocarstwa wolą rozmawiać w dwustronnych niż relacje bilateralne, natomiast dla państw średnich i małych to wielostronne instytucje są niezwykle pomocne i z tego punktu widzenia powiem, że nie należy tego faktu ignorować. Osłabianie Unii osłabia Polskę. I ja podzielam pogląd Pawła Kowala, kiedy powiedział, że istnieje zagrożenie, że w tym momencie możemy zadeklarować wyjście z Unii, to byłaby katastrofa. Ja nie będę ciągnął tego wątku. Drugim elementem jest, jak umacniać sytuację transatlantycką. Oczywiście dwa elementy, to są wewnątrz NATO i bilateralne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Powiem, że w Polsce za sprawę kluczową uważa się posunięcie centrum Europy, znaczy z innych państw Europy Zachodniej, tych wielkich stałych baz, które powstały w okresie zimnej wojny, na flankę wschodnią Sojuszu. Wydaje mi się, to w tej postaci mało realne, natomiast jest realne, w tym miejscu punktu piękności, że te bazy będą zupełnie innego typu. To nie będzie pomóc, beton, stal, tylko chodzi o to, żeby to były mobilne, ale mobilne ośrodki, które będą składane głównie magazynami paliw i rozmaitego typu kosztowania usług, ale które będzie nieporównanie racji bez wywoływania jakichś większych debaty. Więc wtedy zamiast debatować, trzeba to po prostu zrobić, a wobec Rosji okazywać się na taką podstawę, że jesteśmy gotowi do dialogu i ten dialog musi być równoprawny, podmiotowy. Więc to powinien, że to, co ułatwia tego typu podejście, to jest fakt, że Polski zmieni się ponownie, jeżeli jest to
rapport. On vit de la tendance à 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 la rapport qui est un petit peu différent de l'Europe, vous savez, je suis le plus haut de l'Europe, Badani Stolaku, autorisation majeure, sans le dire, parce que c'est le système à l'Asie, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Et en fait, mon Badan, je suis finalement le reste d'accord de ce qui vient de l'Europe, qui peut être du volontaire. Il faut que nous devions faire une chose pour que nous devions faire une politique. Si on ne fait pas une organisation de l'action, nous devions faire une chose pour que nous devions faire une chose. La norma prevista in classe da tutti i politici o che dice problema il materiale per non convincere la cittadina di essere partito diplomatico marca di un coppietto. Quindi vogliamo che l'istituzione sua volta di tutti la carne di tutti le stesse nazista da testo per due tanto pubblicavano se lo facciamo ego. Oni jeden nástupec, to ben nástupec, napsat i více strajek ukazujete tři materiály, takže to mě se vidíte. I mě to by většinou rozmíští je nějaký zainteresovaný i způsob, jaký my na to zaradíme, je zprávou bardzo istotnou. Vydaje mi se, že třeba bylo by vidět daleko těžné interesy Rosji i daleko těžné interesy Polsky. A te delle potenze interessi rossi in Polsi, sono, io ho bisogno, condivino. Dunque, io voglio.